Złośliwe uczennice Monika i Ewa wykorzystują Anitę, która za pieniądze wykonuje wyznaczane przez nie zadania. Dziewczyny chcą dla zabawy wpędzić Anitę w poważne kłopoty. Od czego się domyślam, ale co tego ma Chlebowski? Jezu, nie chcę znowu z nim zadzierać, no już dzisiaj raz go wkurzyłam. No to wkurzysz go jeszcze raz, bo twoje nowe zadanie polega na tym, żeby wejść do jego gabinetu i wysypać mu śmieci na biurko. Co? Wy mówicie poważnie? Zadania są odpowiednio trudniejsze, bo chciałeś więcej kasy. No, ale on mnie za coś takiego zabije, no. Aha, czyli wymiękasz, no to trudno. W takim razie koniec z naszą umową. Więcej kasy od nas nie dostaniesz. Ja bym chciał zarobić na wycieczkę. Dobra, ale ja nie powiedziałam, że tego nie zrobię. Skąd mam wziąć te śmieci? Ta-da! No dobra. No wiesz. Nie biorę. Dawaj, błaś! Nie mamy wieczności. Mam coś dla pana. Co to ma znaczyć? Nie mogę, zrobiłam! Przestańcie to kręcić! Pospodam. Co to za idiotyczne zachowanie? No, przepraszam. To czy przepraszam? Przepraszam? Wpadasz tutaj, wyrzucasz mi śmieci na biurko i mówisz przepraszam? Widzę, że dzisiejsza uwaga nie zrobiła na tobie wrażenia. Jeszcze dziś zawieszam cię w pralowni. Nie, panie dyrektorze, zniosę każdą inną karę, tylko nie to. Muszę pojechać na tę wycieczkę. To trzeba było pomyśleć o tym wcześniej. Dzwonię do twoich rodziców. Panie dyrektorze. Natychmiast to posprzątaj. Potrzebujesz jeszcze jakiejś zachęty? No nie. Natychmiast. Co ja narobiłam? Przecież zgadzałam się na te wszystkie głupie akcje tylko po to, żeby pojechać na wycieczkę z Patrykiem. A teraz na pewno na nią nie pojadę. To koniec.